Zbigniew Filar, dzień dobry Państwu. Dzisiaj program Raport Regionu z posłem Wiesławem Krajewskim. Witam serdecznie, panie pośle. Witam serdecznie, witam naszych widzów. Panie pośle, cała Polska, jak i nasz region tarnowski żyje ostatnimi wydarzeniami na świecie i w kraju. Pandemia koronawirusa to dość trudny temat, ale też ważny, choćby w tym, jak żyć w tych trudnych czasach, bo ta pandemia dotyka coraz więcej osób i też coraz więcej przedsiębiorstw w naszym regionie. Tutaj wprowadza rząd pewne rozwiązania, ale chyba wydaje się, że to nie wszystko. No na pewno trudny czas dla nas wszystkich, przede wszystkim z punktu widzenia ochrony zdrowia, bo wiadomo, że zdrowie to jest najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy i każdy chce z nas być zdrowym i unikać właśnie różnego rodzaju ryzyka związanego z tym wirusem. Natomiast drugim oczywiście obszarem, który jest też narażonym, to jest właśnie gospodarka, bo też ludzie muszą z czegoś żyć, muszą pracować, muszą zarabiać. Trzeba mieć środki na zakupy podstawowych rzeczy spożywczych czy higienicznych. No i tutaj faktycznie jest problem. Dzisiaj rząd ogłosił, pan premier, pan prezydent ogłosił informację w zakresie pakietu antykryzysowego. Około 212 miliardów złotych ma być skierowany właśnie w ten obszar zabezpieczenia nas wszystkich w bieżące życie. Miejmy nadzieję, że sprostamy tutaj w tych trudnych chwilach, my indywidualnie i rząd, który no, do tej pory można ocenić bardzo dobrze, właśnie realizuje ten stan zagrożenia, jaki mamy w tej chwili w Polsce, w szeroko rozumianym obszarach, bo i zamknięcie granic, i tutaj różne decyzje, które zostały podjęte. I miejmy nadzieję, że ten koszmar związany z tym wirusem jak najszybciej się skończy. Patrząc tutaj lokalnie, zaczynają niektórzy mówić o problemach choćby w gospodarce turystycznej, choćby restauratorzy, którzy nie mają możliwości realizowania albo nigdy nie próbowali realizować dostaw żywności do domu. Problem z ślubami, bo też ograniczenia spotkań do 50 osób. To wszystko generuje kolejne problemy dla przedsiębiorców, tych, którzy korzystali z tych rozwiązań. W tej sytuacji na pierwszą linię, powiedzmy, frontu tego zderzenia gospodarczego to oczywiście branża przede wszystkim turystyczna, przewoźnicy, tak jak tutaj pan wspomniał, restauratorzy, gastronomia, hotelarstwo. No tutaj bardzo potężne już widać straty, zerwane różnego rodzaju zobowiązania przez indywidualnych kontrahentów. No, nie ma też co się dziwić w tym zakresie. Miejmy nadzieję, jeszcze raz powtarzam, że ten koszmar związany z tym wirusem jak najszybciej się zakończy i powrócimy do normalnego życia. No, nie przerabialiśmy tego w dziejach historii tutaj takich najnowszych czasów. No, nie przerabialiśmy takiej sytuacji kryzysowej, nie tylko w Polsce, bo to przecież obejmuje obszar całego, można powiedzieć, świata. No, rząd podejmuje wszelkiego rodzaju starania, żeby ulżyć nam tutaj przedsiębiorcom, którzy w tej chwili są najbardziej narażeni, bo sprawy pracowników... No, może się zdarzyć, że będą zwolnienia w tej chwili. Najprawdopodobniej też pewnie do tego dojdzie, bo no, żaden pracodawca sobie nie pozwoli na to, żeby w dłuższej perspektywie czasu utrzymywać pracownika, który no, nie wytwarza tego dobra. Chyba że pójdą pracownicy no, niefortunnie patrząc na tak zwane L4. I rząd właśnie w tym pakiecie może nie wytrzymać też długich okresów funkcjonowania w ten sposób gospodarki. Rząd co prawda w tym pakiecie antykryzysowym zapowiedział dopłatę do pewnej grupy zatrudnionych dla pracodawców. Ale to chodzi o rodziców, którzy w tej chwili pilnują dzieci. To jest pewnie mało. Przedłużenie okresu nieobecności dzieci w szkołach, świadczenia. Już się mówi o tym, że po świętach dopiero wrócą do szkoły. Do 8 roku życia dzieci, opiekunowie, rodzice będą mieć tutaj świadczenia z tego powodu. Naprawdę, no jesteśmy w trudnej sytuacji. Nie chcę tutaj nikogo oczywiście do żadnej paniki
tutaj kierować te moje słowa. Natomiast naprawdę jest to trudna sytuacja i musimy sobie z tym wszyscy sami poradzić, bo powiem taki przykład, który w tej chwili mi, pewnie dojdziemy w dalszej części tej audycji dzisiaj, ale taki przykład, jak sobie mogą szybko ludzie poradzić. No, rozmawiałem parę chwil temu z panem dyrektorem szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. No i biorąc pod uwagę kłopoty z maseczkami, z tą młodzieżą ochronną, okazuje się, że jednak ludzie sobie potrafią poradzić. Znalazły się osoby, kobiety, które zdeklarowały się szybko w ramach takiej manufaktury szyć takie maseczki i jest to jakiś pomysł, ale to pewnie gdzieś do tego za chwileczkę dojdziemy. Jeżeli jesteśmy przy służbie zdrowia, to też pociągniemy ten wątek. Ale pojawił się taki informacja w mediach ogólnopolskich, że te maseczki, które są szyte przez wolontariuszy, bo to i Centrum Sztuki Mościce Świętego Łukasza, szpital też wprowadził takie doraźne szycie maseczek przez pracowników. I teraz pan mówi szpital w Dąbrowie Tarnowskiej, ale pojawił się w mediach ogólnopolskich komunikat, że szpitale nie chcą, inaczej nie mogą przyjmować tych maseczek, bo nie mają atestów. No tu jak jest, sobie z tym poradzić? Tu jest pewien problem, powiedzmy, z punktu widzenia formalno-prawnego. Natomiast jeśli chodzi o samo bezpieczeństwo, nawet dla samych pacjentów, którzy, bo tutaj co innego jest stanowisko dyrektora, co innego jest stanowisko osoby indywidualnej, która sobie taką maseczkę zakłada i dla swojego bezpieczeństwa sobie w tej maseczce chodzi. Dlatego nikt nikomu nie zabroni. Nikt nikomu nie zabroni, natomiast procedury związane właśnie z tymi atestami, z certyfikatami, oczywiście obowiązują dyrekcję i tutaj trzeba jakoś sprostać temu zagrożeniu. W naszym regionie takim oczkiem w głowie jest oddział zakaźny w Dąbrowie Tarnowskiej. Tak, to jest jedyny oddział zakaźny, obserwacyjno-zakaźny. Jak on w tej chwili funkcjonuje? To jest jedyny oddział obserwacyjno-zakaźny na terenie Małopolski Wschodniej i dlatego tutaj jest takie skoncentrowanie nad działalnością. Tam ordynatorem jest pan doktor Zbigniew Martyka i rozmawiając i słuchając go w różnych audycjach teraz ostatnio radiowych, wydaje się, że sobie tam jakoś radzą i dobrze. Oczywiście przy współpracy z rządem, z Ministerstwem Zdrowia. Teraz też ostatnio rozmawiałem z panem prezesem Grupy Azoty, panem doktorem Wojciechem Wardackim, też tutaj się zdeklarował, zresztą ta już informacja została przekazana, że 3 miliony złotych przekażą Grupa Azoty na tą pomoc dla tych szpitali związanych z zakaźnymi objawami i 750 tysięcy, bo to na 4 ośrodki ma trafić, 750 tysięcy złotych zostało jakby zadeklarowane na potrzeby właśnie oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej. Wielu ludzi dostrzega pomoc, ją realizuje i się cieszymy, że po prostu sami potrafimy, oprócz tych zadań, które wskazuje i rekomenduje rząd w zakresie tej trudnej sytuacji, to jednak tutaj ludzie lokalnie sobie jakoś tam potrafią podrzucać pewne pomysły, które realizują tą trudną sytuację. Na dzisiaj oddział jest przygotowany na przyjęcie ewentualnie jakiegoś takiego dużego, dużej ilości zachorowań na koronawirusa? Tego aż tak nie wiem, no bo ja nie siedzę aż tak na co dzień w szpitalu, ale z tej informacji, jaką posiadam, bo w ścisłym kontakcie jestem z panem dyrektorem Łukaszem Węgrzynem właśnie z Dąbrowy Tarnowskiej i tam jest teraz pomysł i realizuje się, żeby oddział płucny połączyć z oddziałem zakaźnym, żeby stworzyć kolejne ilości miejsc dla pacjentów. Takich żeby, odizolowanych, gdyby była nadwyżka zachorowań. Gdyby się okazało, nie najboże i żeby tak się nie stało, ale gdyby, no to no jednak Ministerstwo Zdrowia, poszczególne szpitale, no muszą być przygotowane na najgorsze różne rozwiązania. No dzisiaj w Małopolsce tylko jeden jest taki profilowany. I wydaje się, że na ile pan dyrektor, czy w ogóle personel medyczny radzą sobie chyba w tej trudnej sytuacji. Oczywiście trzeba im pomagać, bo mówię, no jednak jak i lekarze, jak i wszyscy pracownicy, ratownicy, pielęgniarki i wszystkie osoby, które pracują w służbie zdrowia, no są jakby na tej pierwszej linii frontu z tą walką, z tym wirusem i trzeba im przede wszystkim
podziękować za tą ciężką, niebezpieczną w tym momencie, bardzo niebezpieczną pracę i musimy dokładać wszelkich starań, żeby ich tutaj wspierać, pomagać, na ile potrafimy. Mówił pan też o tym, że szkoły będą przesuwane, jeżeli chodzi o dzieci, żeby wracały do, taki jest plan rządu, żeby jednak po tym okresie karencji dwutygodniowym wydłużyć jednak tą karencję. Wczoraj słuchałem informacji z ust pana ministra edukacji, pana Dariusza Piątkowskiego. Nie wykluczył, że okres absencji dzieci w szkołach i na uczelniach, młodzieży na uczelniach zostanie przedłużony i prawdopodobnie wrócą dopiero po świętach wielkanocnych do szkół na uczelnie. No jeszcze tutaj te decyzje nie zapadły, ale no mówię, są prognozowane różne warianty, mówię, z tymi nawet najtrudniejszymi. Wariant wyborów prezydenckich też już jest analizowany przez rząd? To jest chyba trudna też decyzja. Bo opozycja dość mocno, kontrkandydaci prezydenta Andrzeja Dudy dość głośno mówią o tym już, żeby przesunąć te wybory na jesień. Dzisiaj z pewnością życie polityczne, takie publiczne w tym szerokim aspekcie na pewno schodzi na drugi, czy tam Ale te ważne decyzje trzeba podejmować? Na trzeci plan. Natomiast tą decyzję na pewno podejmie pan prezydent w konsultacji z premierem, z rządem, z panią marszałek Sejmu. Jeszcze pewnie dają sobie czas na to, żeby ostatecznie tutaj poinformować. Na pewno, jeśli będzie taki stan, jaki jest w tej chwili, no to trudno, żeby te wybory się w normalny sposób... Jeszcze dwa tygodnie temu była wielka kampania zbierania choćby podpisów, co w Tarnowie dla Prawa i Sprawiedliwości był chyba jeden z większych sukcesów. No tak, no jako szef okręgu tutaj tarnowskiego też postawiłem sobie, ale również ze wszystkimi współpracownikami z państwami parlamentarzystami, posłami, senatorami, z działaczami poszczególnych struktur powiatowych, gminnych i postawiliśmy sobie tutaj takie pewne założenia, ile ewentualnie z naszego okręgu można by było tych podpisów zebrać. Dużo się udało. I bardzo dziękuję za tą aktywność wszystkich działaczy, wszystkich członków, również i wolontariuszy różnych środowisk. No, mamy w tej chwili ponad 50 tysięcy podpisów zebranych. No pracę wykonaliśmy, natomiast co dalej będzie się działo, no pewnie wkrótce, w najbliższych dniach będzie rejestracja kandydata pana prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast decyzje właśnie w zakresie, czy odbędą się 10 maja te wybory, no to musimy jeszcze poczekać na ostateczne decyzje tych, którzy, w których rękach ta decyzja jest. Na koniec też coraz więcej sytuacji pojawia się w internecie i też docierają różnego typu SMS-y od dość kreatywnych oszustów, którzy chcą na tej tragedii ogólnoświatowej zbić jakieś pieniądze. Jak się przestrzec przed takimi... Świat zbudowany jest, jak wiemy, na ludziach uczciwych, dojrzałych, rozsądnych, ale również w tym świecie, w tej społeczności są ludzie bardzo źli, niedobrzy i pewnie tego typu sytuacje wykorzystują dla własnych celów. Po pierwsze, próbują pewnie panikę zasiać wśród ludzi, bo w panice robi się różnego rodzaju spekulacje. Mam nadzieję, że nasze służby, jak i policja i wszystkie służby specjalne, które mają za zadanie takich, bym powiedział, oszustów, złych ludzi, neutralizować. I mam nadzieję, że to opanowane będzie i będziemy mogli pomimo tej trudnej sytuacji tą suchą stopą przejść do normalności, bo dzisiaj wszyscy czekamy, żeby świat wrócił na normalne tory, żebyśmy mogli normalnie żyć, pracować, cieszyć się, radować. Tak wygląda, tym bardziej, że wiosna, wszyscy... wiosna jest już tuż, no, słoneczko pięknie świeci, a puste ulice ruchu praktycznie zero. Wygląda tak, jakbyśmy zeszli do podziemia. No boimy się, no to nie ulega wątpliwości. No każdy z nas ma obawę przed tym, tak jak powiedziałem na samym początku, no każdy chce z nas być zdrowy, bo zdrowie to jest najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy i chcemy siebie chronić, swoich najbliższych, rodziny. No i to jest taka naturalna rzecz, która pewnie w tej chwili przyświeca każdemu z nas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i żebyśmy jak najszybciej ten trudny, koszmarny okres mieli za sobą.